Cześć siemanko, ja jestem Setis i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją tego oto mikrofonu, jest to Rode NT1 USB, czyli pojemnościowy mikrofon od marki Rode, który nie wymaga podłączenia do interfejsu. Czy taki nieduży mikrofon bez interfejsu audio podłączany bezpośrednio przez USB do komputera da radę? Przekonamy się w tym filmie. Jestem w posiadaniu tego mikrofonu od około 2 tygodni. Poważnie zastanawiałem się, czy wybrać tą opcję, czy NT1A, czy NT1 piątej generacji, ale finalnie padło na NT-USB, więc przez ten okres około 2 tygodni sobie już go przetestowałem, sprawdziłem go na różnych płaszczyznach, w różnych opcjach, porównałem sobie jego wygląd, jego wygodność, jego jakość, jego tak naprawdę wszystkie plusy i minusy, więc przekonajmy się, co możemy się spodziewać po tym mikrofonie. Jeśli chodzi o rzeczy, które dostajemy w zestawie do tego mikrofonu, jest to oczywiście popfiltr, jest to taki statyw, który moim zdaniem jest nie za duży, nie za mały, ale daje radę. Mógłby być lekko wyższy, chociaż jak go ustawię na biurku, jest mniej więcej takiej wysokości. Uważam, że chyba tragedii nie ma. Oczywiście jak ktoś jest niższy, no to będzie idealnie. Jeżeli ktoś jest wyższy lub mojego wzrostu, no to jest już gorzej. Mam fotel obniżony na maksa, więc czasami może przeszkadzać ten statyw, ale to jest po prostu tylko statyw, można sobie wymienić na jakikolwiek inny, bo mamy kompatybilne wejście do mocowania do każdego innego uchwytu, statywu i tak dalej. Dlatego właśnie ja sobie dokupiłem ramię, którego jeszcze nie montowałem, ale to już po prostu tak dodatkowo. W zestawie oczywiście dostajemy jeszcze kabel, chyba 3-metrowy z tego co pamiętam. Mikrofon podpinamy na dole mikrofonu, czyli standardowo. Jeżeli chodzi o sam wygląd tego mikrofonu, jest moim zdaniem jak najbardziej standardowy, ładny. Dobrze jest wszystko przejrzyście zrobione, więc nie ma niepotrzebnych jakichś tam pierdół, które tylko przeszkadzają w całości tego mikrofonu. Ładny, wycieniowany, czarny, nieduży, co też jest moim zdaniem plusem. Co mogę powiedzieć, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym mikrofonem. Miałem w posiadaniu już naprawdę masę różnych, naprawdę różnych mikrofonów. Mój ostatni mikrofon, który posiadałem z około 5 lat, to był Rode NT1A z interfejsem Presonus Audiobox E2. Mogę powiedzieć, że znowu jestem w marce Rode. Tak jak mówiłem, gdzieś tutaj na początku filmu zastanawiałem się, czy nie kupować NT1, NT1A, NT1 piątej generacji. Finalnie padło na Rode NT USB. Głównie dlatego, bo chciałem to przetestować, jak będzie się mikrofon zachowywał pojemnościowy, tak naprawdę studyjny, który nie ma podłączenia do interfejsu, który jest bezpośrednio podłączany przez kabel USB do naszego komputera, jak to będzie brzmiało, jak on będzie się zachowywał. I mogę powiedzieć po około 2 tygodniach użytkowania, że naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Zanim przejdziemy do testu, zanim pokażę Wam nagrania z tego mikrofonu i jak on brzmi w rzeczywistości, bez jakichś tam obróbek, bez wtyczek, bez filtrów i oczywiście z wtyczkami, z filtrami i tak dalej, chciałbym powiedzieć jeszcze o tym mikrofonie to, że on idealnie się sprawdzi do właśnie takiego domowego mini studia, albo nawet i po prostu domowego studia. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest mikrofon z podłączeniem XLR, czyli do interfejsu audio. Nie spełni oczekiwań wszystkich użytkowników, nie będzie to na pewno taka jakość jak przez interfejs, nie będzie to taka jakość jak jakiś mikrofon, powiedzmy to, lekko z wyższej półki. Mianowicie za tą cenę, bo naprawdę myślę, że cena za ten mikrofon nie jest jakaś wygórowana, poza tym, że nie trzeba do tego interfejsu audio, no to w ogóle już nie musimy kupować tego miksera tak zwanego. Naprawdę cena jest przyzwoita, bo możemy go nabyć od 5 do 8 stówek, już tam, nie wiem, widziałem różne ceny w różnych sklepach, więc wydaje mi się, że cena przemawia na plus na pewno i pamiętajmy właśnie o tym, że to nie będzie taka jakość i to wszystko nie będzie takie samo jak przez połączenie do interfejsu, ale naprawdę jeżeli szukamy czegoś właśnie w tym budżecie, jeżeli nie chcemy mieć dodatkowego interfejsu na biurku, jeżeli nie chcemy wydawać kolejnych kilku paczek na interfejs audio, no to naprawdę to jest chyba jeden z najlepszych wyborów obecnie na rynku. Okej, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym mikrofonie. Na sam koniec filmiku przedstawię swoje odczucia już takie podsumowujące, swoje plusy i minusy owego mikrofonu. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak ten mikrofon brzmi tak w rzeczywistości, tak naprawdę. Więc co, tutaj puszczam Wam nagranie kompletnie na czysto, surówka, bez żadnych wtyczek, bez żadnego miksu, obróbki, bez kompletnie niczego. Surowy materiał. Okej, słyszymy się, teraz nagrywam dźwięk z komputera przez mikrofon Rode NT USB. Moim zdaniem naprawdę spoko, puszczę Wam to jako
surówkę, czyli bez żadnych obróbek, FX-ów, filtrów, wtyczek i tak dalej. Moim zdaniem naprawdę daje radę, nawet jako surówka brzmi bardzo dobrze. Poziom głośności mikrofonu w komputerze mam na 90%, gdyż używałem go w celach komunikacyjnych ostatnio. I też uznałem, że nie będę go ściszał, bo nie będzie tu jakichś przesterów i głośnych dźwięków, po prostu poziom głośności 90. No i w sumie tyle, zobaczymy, zaraz puszczę wam po wtyczkach i jako gotową piosenkę, jak on sobie radzi podczas nagrywania wokalu. Teraz pokażę wam próbkę audio z miksem, który używam na taki, powiedzmy, szybki mix, szybką obróbkę, inaczej mówiąc, wokalu do nagrywania swoich piosenek, więc mamy tutaj samą a cappella bez bitu, sam wokal nagrany z wtyczkami. Byłem za młody, byłem za mały, żeby coś wtedy zmienić. Chodziłem po XL, marząc o viewsach, żeby to ktoś docenił. Robiłem rapy do późnej nocy, ale nikt to nie wierzył. Małego miejsca, gdzie cała reszta tylko cię wzrokiem mierzy. Chcę uciec z dala od problemów, to mój game plan. Popatrz, ile w te numery wkładam serca. Od dzieciaka, który smaku szczęścia nie znał, po dzieciaka, który jutro wsiada w ręża. To mój sen, gdzie są kluczyki od benza. Daj mi lek, żebym czuć ten ból już przestał. Okej, widzimy się ponownie, więc kolejną próbką możliwości tego mikrofonu będzie gotowa piosenka, czyli już z podkładem, z moim wokalem obrobionym, zmiksowanym, czyli gotowa piosenka nagrana na tym mikrofonie. Byłem za młody, byłem za mały, żeby coś wtedy zmienić. Chodziłem po XL, marząc o viewsach, żeby to ktoś docenił. Robiłem rapy do późnej nocy, ale nikt to nie wierzył. Mojego miejsca, gdzie cała reszta tylko cię wzrokiem mierzy. Chcę uciec z dala od problemów, to mój game plan. Popatrz, ile w te numery wkładam serca. Od dzieciaka, który smaku szczęścia nie znał, po dzieciaka, który jutro wsiada w ręcza. To mój sen, gdzie są kluczyki od benza. Daj mi lek, żebym czuć ten ból już przestał. Ciężki łeb, za to mój terapeuta. Duży lęk, że się nie ruszyłem z miejsca. Okej, jesteśmy sobie po słuchach tych próbek. Ja pozwolę jeszcze sobie wspomnieć, że mam pianki akustyczne w pokoju, więc na pewno to jakoś wpływa na akustykę. I kolejna sprawa też, wszystko zależy od filtrów, wtyczek, czyli obróbki naszego wokalu. Jeżeli ktoś ma mikrofon, załóżmy za 200 zł i super mu idzie w filtry, obróbki, mix i tak dalej, to może taka jakość mikrofonu lepiej brzmieć niż ktoś nagrywający na mikrofonie za 1000 zł, tak? Więc to warto pamiętać, to warto sobie zaznaczyć od razu. Sam mikrofon nie czyni tego, że twój wokal będzie super, super brzmiał, tak? Jakby, no trzeba wziąć to pod uwagę, że jednak wtyczki są naprawdę bardzo ważne i odgrywają naprawdę znaczącą rolę. Niemniej jednak uważam, że ten mikrofon nawet na surówce, czyli bez żadnych efektów, brzmi bardzo dobrze. A więc jeżeli filmik ci się spodobał, jeżeli chociaż trochę ci pomogłem w podjęciu decyzji, czy ten mikrofon jest dla ciebie, czy nie, może się wahałeś, może chciałeś już go kupić, może jeszcze chciałeś sprawdzić opinię, to zostaw łapeczkę w górę, napisz w komentarzu swoje odczucia i oczywiście zostaw subika. A tymczasem do następnego.